Czas Adventu jest to czas radosnego oczekiwania. Mówimy o jednym i drugim, może bardziej akcentując to drugie, że jest to czas oczekiwania, kiedy uczymy się pragnąć Pana Boga, spodziewać się Go. Nie jesteśmy tak właśnie w tęsknocie wychyleni. Natomiast ma to być już taki też w pewnym sensie radosny udział w tym, co, co nam zostało obiecane. I o tym, że Adwent jest czasem radosnego oczekiwania, podkreśla w szczególny sposób liturgia trzeciej niedzieli Adwentu, zwana Niedzielą Radości, gaudetę, po łacinie od pierwszego słowa, Antyfony na wejście, tak który rozpoczyna formularz mszalny. Nie jest to słowo używane, zwykle jakieś pieśń śpiewamy, nie, nie, nie używamy tego pierwszego wersetu, ale tak ta niedziela jest nazywana. Nie jest to radość taka, która płynie z jakiegoś zapomnienia o sobie, o świecie, tylko właśnie z ukierunkowania, z tego przekonania, że już mamy udział w dobrach, które Pan Bóg nam obiecuje. Poza tym jest też tak, że okres Adwentu ma takie, jakby, dwa okresy. Pierwszy, Mówię o tym, co powiedziałem wcześniej, że jesteśmy ludem, który oczekuje, oczekuje powrotu Pana, oczekuje powtórnego przyjścia. Natomiast drugi okres adwentu od 17 grudnia jest już takim bezpośrednim przygotowaniem na przeżywanie historycznych narodzin Jezusa, na przeżywanie Bożego Narodzenia. I ta trzecia niedziela adwentu yy, zwykle wypada gdzieś tam blisko 17. A więc jest, można powiedzieć, też już takim wprowadzeniem w ten drugi okres, zwłaszcza, że no nie wszyscy chodzą codziennie do kościoła, więc ten Siedemnasty jakoś tak może uciekać innym. I więc ta niedziela jakby tak nas przekierowuje na tajemnicę wcielenia. Bóg blisko rodzi się wśród nas i przynosi nam radość.